Jeżeli szukasz pracy, twoje zdjęcia na LinkedIn mają znaczenie. Zamień to na to za darmo i w 5 minut. Więc po pierwsze, nie potrzebujesz profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wystarczy ci twój smartfon i, jak to mówi mój kolega, kawałek okna. Wykorzystamy sobie tutaj po prostu światło dzienne. Fajnie, żeby było jasno. 3, 2, 1, mamy to. Zaczynamy. Darmowe programy, z których będziemy dzisiaj korzystać, to po pierwsze Canva, RemoveBG oraz ewentualnie Pexels, czyli darmową bazę stokową. Najpierw odpalimy sobie darmową wersję Canvy. Na dzień dzisiejszy wystarczy nam właśnie darmowa wersja, gdzie możemy się bezpośrednio zalogować z naszego konta Google. Utwórz projekt i startujemy od rozmiar niestandardowy, 1600x1600 pikseli, czyli otrzymamy kwadratowy projekt. W następnym kroku otwieramy sobie nową kartę z aplikacją RemoveBG. Tutaj program pozwoli nam pobrać i edytować jedno zdjęcie, usuwając z niego tło. Ja mam swoje na pulpicie, zdjęcie LinkedIn, zaciągamy. Ok, pobierz oczywiście w HD. Mamy to. Teraz wracamy na Canva i chcemy się pobawić trochę tym zdjęciem, więc wchodzimy na przesyłanie. Musicie sobie je teraz zaciągnąć z pulpitu, więc dajemy prześlij pliki. Zaciągamy je tutaj, ja już je oczywiście tutaj mam. Przerzucamy je na projekt. Nie chcemy, żeby od razu wkleiło nam na ten ogólny rozmiar, tylko sami sobie je tutaj skadrujemy. Klikasz dwa razy, kadrujesz do takiego kwadracika trochę. Może do kwadracika, ale do podobnego rozmiaru. No i zaczynamy rozciąganko. Tak. Myślę, że jest ok. Nie z idealnym formatem, ale awatar LinkedIna jest okrągły, więc tego po prostu nie będzie widać. W następnym kroku chcemy teraz zadbać o nowe tło. Po pierwsze ma być profesjonalne, ale też chcemy, żeby się wyróżniało z tłumu. To, co ja Wam dzisiaj zaproponuję, to kwadrat gradientowy. Kwadrat gradient. Pyk. Zaciągamy ten pierwszy tutaj. Rozciągamy go na cały nasz projekt. Po kliknięciu dajemy położenie. Przenosimy go na tył i możemy się teraz pobawić troszeczkę kolorkami. Ja ten zielony chcę zamienić na taki blady żółty. Jeżeli chcemy, żeby było to jeszcze bardziej sexy, dajemy troszeczkę cofnij i możemy to tło troszeczkę przekręcić, żeby ten gradient rzucał nam światło z lewego górnego rogu. I w sumie prawie gotowe. Teraz wchodzimy na zdjęcie frontalne. Klikam sobie tutaj, edytuj. I pobawimy się troszeczkę efektami i filtrami, żeby to zdjęcie frontalne po prostu wyróżniało się od tła. Więc dajmy tutaj plus 15 na jasności, plus 20 na kontraście. I ewentualnie troszeczkę zabawię się cieniem, czy zjedziemy sobie tutaj na takie minus 30. Dobra, myślę, że jest ok. Ale to tylko pierwsza propozycja, lecimy do następnej. Kopiujemy sobie ten projekt i teraz zabawimy się trochę bardziej tym tłem. Czyli kasujemy to, co już mamy tutaj w tle. I będziemy chcieli nadać temu taki korporacyjny vibe. Więc wracamy sobie na elementy i próbuję znaleźć jakieś interesujące mnie tło. Klikamy sobie Siri. Mamy tutaj zdjęcia różnych miast ze stoka, z których możemy już na starcie korzystać. Po pierwsze, Canva oferuje tutaj sporo ciekawych propozycji, ale te z koroną są niestety tylko pro. Więc to, co Wam proponuję, to skorzystać z darmowego stoka Pexels. Pexels. Dobra. Wpisujemy sobie to, co nas interesuje, czyli właśnie w moim przypadku to City. Scrollujesz, scrollujesz, szukasz. Ja już swoje mam. Pobieramy za darmo, wracamy z powrotem na Canva. Projekt, przesyłanie, pobieramy sobie znowu to zdjęcie. Ja już swoje tutaj pobrałem i znowu rozciągamy to na tło. Centrujemy. Pierwsze, co chcesz zrobić, to oczywiście znowu położenie do tyłu. I oczywiście jest zbyt bardzo wyraziste, więc zabawimy się trochę przezroczystością na 50.
i ewentualnie edytuj, rozmycie na efektach tutaj. Tyk. I może dorzucimy sobie tutaj trochę zabawy kontrastem. Kontrast też możemy troszeczkę zmienić, zmniejszyć na minus 10. I w zasadzie moim zdaniem jest już dość satysfakcjonujące. Teraz chcesz to oczywiście pobrać. Udostępnij, pobierz i Canva pozwoli Ci pobrać oba te projekty za darmo w formacie PNG. Pobieramy. Kiedy już to masz, teraz chcemy zadbać o nie mniej ważne, a może i nawet ważniejsze zdjęcie w tle, bo to ono będzie się rzucać już na starcie rekruterom. Tutaj mamy okazję, żeby pokazać coś od siebie. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby dać znać rekruterom, czym się zajmujemy już na starcie, żeby pokazać, że to, co robimy, jest po prostu naszą pasją. Więc zaczynamy od nowa. Utwórz nowy projekt. Tło LinkedIn. Zdjęcie tło na LinkedIn. I proszę zwróćcie tutaj uwagę na piksele. 1584 to jest właśnie aktualny rozmiar zdjęcia w tle na LinkedInie. I to, co jest mega w Canwie, nawet tej darmowej, ona już na starcie będzie podsyłała Wam jakieś ciekawe projekty, z których możecie skorzystać. Ja jestem wielkim fanem, żeby keep it simple, więc wybieram to pierwsze tło. Jest takie minimalistyczne i estetyczne. To keep it simple zamienię właśnie na sugestie tego, czym się może zajmować właśnie nasz awatar Michał Anioł. Pod spodem ten nick zamienimy na imię i nazwisko. I w zasadzie to już tyle. Prawy górny róg, udostępnij, pobierz, PNG, mamy to. Wracamy sobie na nasz profil na LinkedIn, jest bardzo surowy, jak widać na ten moment, więc już nadamy mu trochę charakteru. Po pierwsze awatar, prześlij zdjęcie, lądujemy na tym zdjęciu z pulpitu. Tyk. I w zasadzie już jest przygotowany idealny format. Zapisz je. Teraz zdjęcie w tle. Znowu tutaj po prostu klik na aparacik. Edytuj tło profilu. Jest to idealny rozmiar, więc nie trzeba nic dostosowywać. Apply. I gotowe. Twój profil wygląda znacznie lepiej, co widać już bezpośrednio na samym sercu. Michał Aniu. Możecie to sobie już sami zobaczyć, jak bardzo lepiej to wygląda od innych Michałów Aniołów. Po więcej treści o tym, jak prowadzić swój profil na LinkedIn, żeby znaleźć pracę, zasubskrybuj mój kanał, zaobserwuj mój Instagram i pisz do mnie. Będzie tego dużo, dużo więcej.